Przeprowadzę dla was dzisiaj jednego z dwóch face-to-face'ów, który będzie on Nathan kontra Polak. Ale z tego, co dostałem info z reżyserki, no to ani nie ma być tutaj Nathana, ani nie ma być tutaj Adriana, więc ja bym chciał zaprosić na te miejsca prawnika, prawniczkę Nathana i chciałbym zaprosić sierżanta Bułę. Puszczę, proszę. Oho. Zaczynamy. Zapraszam cię, prawniczko. Na kobietę. Proszę, siadaj. Na kobietę. Na kobietę. Witam cię. Cześć. Witam cię. A mam mikrofon, przy uchu. Okej. Okay. Wiem. Bernadetta, cześć. Bernadetta, cześć. Cześć, Bernadetta. Jestem ogólnie prawniczką Nathana. Przyszłam tutaj skonfrontować pewne nieścisłości z nim związane. A dodatkowo też pracuję w banku spermy. W banku spermy. Normalna praca, jak każda inna. Rozumiem. Jasne. Ojej. Czy mamy sierżanta Bułę na sali? Oho. Jest pan sierżant. Jan słabość do takich chłopców. Jan słabość do takich mundurowych. Za mundurem panny sznurem, jak to się mówi. Jan słabość do takich mundurowych. Witam bardzo serdecznie. Witam, panie sierżancie Buła. Witam. Dzień dobry, Bernadetta. Witam. Kobiecie, tak. Chamie, ręki nie podasz? Tutaj materiał dowodowy. Materiał dowodowy, jasne, rozumiem. Tak jest. Boże. No dobrze. Witam wszystkich również zgromadzonych. Łapkę. Dobra, więc tak, Nathan Marcon w wielu swoich wywiadach informował swoją publikę, że jeżeli stanie mu się krzywda, pójdzie po prostu na policję, stąd właśnie tutaj jestem, bo jutro właśnie taka krzywda mu się stanie, więc jestem po to, żeby temu zapobiec. Dobrze, zacznijmy od samego początku. Miałem przyjemność wysłuchać pana Poleńskiego oraz pana Pasterniaka. Przejrzałem wszystkie materiały w sprawie. Padło wiele oskarżeń. Zaznaczę od razu na samym początku, że wszystko, co pan powie, wszelakie pan. Oskarżenie pani, może Bernadetta. Użyć zostanę przeciwko panu. Pani, jest prawniczka. Jestem prawniczką pana Nathana. Okej, bardzo fajnie. Czyli reprezentuje pani swojego klienta, tak? Tak, owszem. Okej, świetnie. Więc tak, od razu mówię, że za wszelakie pomówienia sprawa pójdzie do sądu. Jasne. I z wynagrodzenia za wszystkie pomówienia zostanie przekazane na cele charytatywne. Jasne. Rozumiem, że rozumie to pani. Tak, dobra, to prosiłbym może najpierw zacznijmy od jakiegoś materiału dowodowego. Zacznijmy od szotu początek. Szot początek, dobrze. Tak jest. Dostałem takie coś. No dobrze, będziemy puszczać w takim razie. Mam nadzieję, że nie będzie za późno, kiedy zdecyduję się, bo ten film wypuszczę. Kiedy zdecyduję się wypuścić ten film, to serio, mam nadzieję, że nie będzie za późno i wtedy ludzie po prostu powiedzą, że kurwa, Nathan, no, miałeś rację. Albo nie, nikt nie mówi, że miałem rację. Chcę, żeby ludzie poznali po prostu prawdę o tym człowieku, bo dla mnie to jest... Cześć, Amadeusz. Tego człowieka nie powinno być kurwa na walności za to, co robił, a szczególnie w federacji, którą ogląda cała Polska, no sorry. Tak jak tutaj słychać, podobno Nathan Marcon jest w posiadaniu filmu, gdzie pan Polański... Co robi? Sprawia krzywdę jakimś osobom, tak? Rozumiem, owszem, że jest postacią takiego filmu. Owszem. Tylko mam dla pana super informację. Zdaję sobie, proszę mnie przerywać, zdaję sobie pani sprawę pytanie. Z tego, że... To jestem tutaj od zadawania pytań. Zdaję sobie pani z tego sprawę, że nieudostępnienie tego filmu również jest przestępstwem. I powinno to być udostępnione jak najszybciej. Oj. Dodatkowo, żeby zapobiec przyszłym, jak to tam jest powiedziane w tym szocie, przestępstwom, również uważam, że powinien ten film zostać udostępniony. Kiedy ten film będzie widoczny? Pan reprezentuje pana Adriana Polańskiego? Ja jestem, nie, ja jestem policjantem. Jestem, no to czemu ja mam panu się spowiadać? Bo jest pan na bo jest pani na przesłuchaniu. Pani. Tak, jest pani na przesłuchaniu, dokładnie. I szacunkiem do mnie, jestem tak, kobietą. Tak, jest pani na przesłuchaniu. Urodziłam się z pochwą, więc proszę do mnie odnosić się z szacunkiem. Tajlandii, tak? Nie. Nie? W Polsce. Dobrze, więc tak, wracając do pytania. Kiedy już zostanie udostępniany ten film? Wie pan co? Doszliśmy do wniosku, że to, co posiada Nathan Marcon, jest
pod bardzo podważalnymi dowodami. Udało mi się również zebrać paru świadków, którzy potwierdzili, może niekoniecznie twarzą w twarz, lecz wyszły pewne nagrania głosowe, nagrania wideo od różnych osób. Oczywiście pan Nathan był pytany przez włodarzy, czy taki film wyjdzie. Nathan nie jest głupi, na jakiego się wydaje, na jakiego wygląda. Powiedział, że taki film nie wyjdzie, chce tylko postraszyć Adriana. Bo przecież wiedział, że pan Adrian jest pupilkiem Federacji i wszystko, co mu zostanie przekazane... Filmu... Ja, proszę mi nie przerywać. Wszystko, co zostanie przekazane przez Nathana do Federacji, trafi do pana, nawet sekretne informacje. To jest oczywiste, ponieważ pan tutaj ustala warunki. To dlatego proszę, wszystkie, materiały, dlatego wszystkie materiały dowodowe zostały przekazane do bardzo dużego kanału Commentary, który już od dłuższego czasu zajmuje się pana osobą w tajemnicy i już prawie... Nie będę mu zdawać takich tajemnic, żeby pan Adrian, przepraszam, nie pan, żeby pan Adrian Polański znów wysłał na kogoś ludzi. Ale dużo, to są mocne oskarżenia, dużo rzeczy, tak jest. Jeżeli są to oskarżenia, zawsze może pan złożyć zapomówienie do sądu. Nie, jeszcze nie dokończyłam. I ten kanał Commentary dokończy ten film, ponieważ jest to rzetelny kanał Commentary, a nie tak sfarmazoniony jak... Nathan Marcoń, tak jest, oczywiście. Dobra, oznaczam to jako nieistniejący film, no bo nikt go nie widział do tej pory, nikt o nim nie słyszał, nikt o nim nie wie. Również nie wiadomo, jaki kanał Commentary go posiada. Dobrze, przejdźmy ale jeżeli pan Adrian... przejdźmy do następnego shotu. Zakochane dziennikarki. Pan Adrian nie ma czego się bać. Zakochane dziennikarki są, dobrze. Tak, zakochane dziennikarki, proszę tutaj... Wejmy, tak, iu. Większość dziennikarek, zakochanych w Polaczku, bo on postawi szota w skeczu i prześpi się z nimi, stoją za nim, robią z nim wywiady i promują tą pompę. Także jeba kurwa Polańskiego, nie dam mu kurwa robić, chyba że z Federacją ustalę warunek, nie żeby mi dali dużo kas, tylko... Kłaczek. Czy masz jakiekolwiek dowody na oskarżenia i pomówienia, które padają w tym fragmencie wywiadu? Owszem. Słuchaj, zostały wymienione ale tutaj spokojnie. Kilka dziewczyn, to może dostaniemy chociaż jedno nazwisko takiej kobiety, która panie właśnie policjancie, spała Panie policjancie, są to dane poufne, RODO. Ale jestem policjantem, może mi się jak najbardziej pan zaufać, tak? Tak, oczywiście, sprawa zostanie, złożona do sądu, a nie przed widownią, która... Ale dlaczego nie? To, może oczywiście jak najbardziej, przecież sprawa jest publiczna. Pan ma się bać. To jest debata publiczna. Pan Adrian ma się bać. Pan Adrian ma się bać czego? Ma się bać tego. Pomówień? Jeżeli pan Adrian nie ma się czego bać... Dla mnie to jest adekwatne pomówienie, odhaczam jako pomówienie. Dziękuję bardzo. Bardzo bym prosił pana Adriana, aby zgłosił do sądu za pomówienia. Wszystko, o czym powiedział pan Nathan, zgłosił do sądu za pomówienia. Lecimy z następnym shotem. Poproszę zakazane słowa shot. Pomówienia się składa, prawda? Słowa shot. Ale spokojnie. Tak jest. Od nowa poproszę. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. A ja jestem diabeł. Przepraszam, jestem diabelca. Jakie słowa są zakazane, jakie słowa nie są zakazane. Jeszcze raz, proszę. On ustala, jakie słowa są zakazane, jakie słowa nie są zakazane. Tam jest jeszcze jeden shot z konferencji. Chwileczkę, okej? Jeszcze jest. W każdym razie, okej, pan... Niczego się nie boi, wyszedł ze swojej strefy komfortu. To dlaczego, po pierwsze, zakazał słowa na B w kontrakcie? Jest kara pieniężna. Tak jest. Okej, czy uważa pani, A może pan dokończyć shota, co było dalej? To jest przycięty shot. Czy uważa pani, całego bym chciał wysłuchać? Na YouTubie jest. Czy uważa pani, a może że... pan powtórzyć, co tam było? Zaraz dokończymy. Czy uważa pani, że pan Nathan Marcoń ma zapisane w kontrakcie jakiekolwiek słowa na B? Wie pan co? Wie pan co? Właśnie skontaktowałem się z panem Rafałem Pasternakiem i zostałem wprowadzona w błąd, ponieważ było mówione panu Nathanowi, że takie coś będzie zakazane w kontrakcie. Czyli nie ma tego napisanego w kontrakcie, nie, tak? Ale karę Czyli finansową pan Nathan dostał. Pomówienie. Nie, super. Ale karę finansową. Czyli czekaj, nie ma zapisu w kontrakcie. Nie ma zapisu w kontrakcie, kolejne pomówienie. To dlaczego w takim razie włodarz Federacji wprowadza w błąd kogoś, kto podpisuje kontrakt, po czym i tak, jeżeli nie ma tego w kontrakcie, dostaje karę finansową. Tak czy siak, nie ma takiego zapisu w kontrakcie, proszę mi to wytłumaczyć. Jak Nathan Marcoń mówił, więc to jest kolejne pomówienie. Ale proszę mi pomówienie. Też odpowiedzieć. Ale karę dostałeś, bo ty... Dostałem karę finansową. Oczywiście, nawet że jest dzisiaj... zakaz mówienia o rodzinie zawodników, promowaniu zakaz? Gali a jest w kontrakcie? Na krzywdzie, promowaniu gali na krzywdzie innych postronnych ludzi, którzy... na tym nie zarabiają, dotyczy to każdego zawodnika. Jest to w kontrakcie? I zapisane? To jest oczywiste, że dla każdego cywilizowanego człowieka to są normalne zasady w życiu. Zakaz jest pomawiania, za co pan Polański również kiedyś dostał karę i również taka kara czeka pana Nathana Marcona. Do pana Polańskiego. Ja tutaj jestem od zadawania pytań. Nie, prosiłbym, mam pytanie do pana Polańskiego. Ja muszę też odpowiedzieć przecież. Dobrze, będzie miał pan okazję, jak przyjdzie pan Adrian Polański. Zarzut?
Nie, ale Adrian Polański, ale ja muszę pytanie, nie, tato, bo to jest bardzo fajny ten temat. Ale niestety dobrze, nie ma dobrze tutaj, że pan poruszył ten temat. Ale nie ma tutaj Adriana, dobrze, pana Adriana. Dobrze, ale ja mam pytanie teraz do Adriana, jeżeli tutaj przyjdzie. Ale tutaj nie, jeżeli przyjdzie kara finansowa, która została nałożona na pana Adriana Polańskiego, została zapłacona, proszę o dowód. Czy może ta kara jednak nie została zapłacona i może została umorzona? Przez federację. Dobrze. Mogę dowód wpłaty, kwoty oczywiście, przez pana Adriana Polańskiego? Tutaj trzeba będzie, tutaj trzeba, oczywiście pan Adrian przyjdzie, będziecie mogli to skonsultować. I pokażę dowód, tak? Z tego, co usłyszałem od reżyserki, to zostało to potrącone z wypłaty. Tak, Adriana. Dokładnie tak. Ja słyszałem, że ja słyszałem troszkę inne to, widocznie ma pani błędne informacje, tak? Bo zostało to potrącone od włodarza pewnego? Okay. Dobrze, lecimy dalej. Tak jak kolejne pomówienie. Dziękuję kolejne bardzo. Pomówienie. Dobrze, lecimy, a pan ma jakieś dowody? Lecimy z następnym shotem. Proszę dowód wpłaty. To zostało potrącone. Okej? Okay? Poproszę o wszystkie dowody w takim razie. Jaki dowód? Amadeusz zbiera dowody. Ale cywilizowane za to jest grożenie nożem, nasyłanie ludzi na kogoś, zaraz prawda? O tym porozmawiamy, zaraz o tym porozmawiamy. Wszystko, co zbierałem bardzo długi czas, nie tylko ja, tylko pomagał mi to Amadeusz, osoby poszkodowane, tylko po to się zgodziłem, żeby... Czy podtrzymuje pani, że Amadeusz brał czynny udział w tworzeniu filmu na Polaka? Nie. Nie brał. Nie brał. Czyli kolejne pomówienie, tak? Oczywiście, że nie. Okej. Okay. Mówiłem pana. Okej, okay. Czyli to jest kolejne kłamstwo, tak? Pana. Że Amadeusz brał udział. Nie brał udział. Ale tylko on potwierdził pewne moje informacje i dowody. Tutaj jest powiedziane, że brał czynny udział. Tak. Czyli pod tym względem, że kiedy pan Adrian miał konflikt z panem Amadeuszem, też rzucał zarzuty, które zostały potwierdzone. Okej, czyli będzie miał współmierz i nie, i również poniesie tylko będą wykorzystywane nie będą miał szoty z konferencji, proszę pana. Jasne, oczywiście. Szoty z konferencji zaznaczam jako kolejne pomówienie. Dobrze, proszę o szot. Adrian nasyła na mnie ludzi. O, to jest bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy. Prosiłbym od początku, żeby to było słychać. Szkoda, że szoty są wycięte. To jest tak bardzo przycięte. To tak. Nasyła na mnie ludzi. I jeszcze od razu drugi, proszę, groźby dwa. Groźby dwa. Tak, od razu te dwa. Okay. Zimno tutaj strasznie. Możecie wyłączyć klimatyzację. Jutro mam studniówkę. Jeszcze raz proszę tutaj. Prosiłbym o ciszę. Jeszcze raz proszę. Do kobiety w taki sposób. Adrian Polak nasyła swoich kolegów na mnie i nie tylko na mnie, którzy mi grożą. Nie odpowiedział na... Słucham, jakie masz dowody na te oskarżenia? Bo to już jest mocny kaliber. Wie pan co? Instagram na tą grupkę Marson. Sprowokował mnie tam do tego, aby Natan wrócił do domu. Pomimo wszystko i opublikował kawałek nagrania głosowego związane z panem. Mhm. Czyli... I to bardzo dobrze dużo potwierdzi. Dziękuję. I te nagrania, które pojawiły się w ciągu... Czy jest pani teraz tutaj w stanie pokazać dowód na te oto rzeczy? 24 godziny, nie mam telefonu, nie jestem panem Natanem. Aha. 24 godziny, czyli, poproszę. Okay. Nie, zaznaczam albo nie, to mniej. Jako kolejne pomówienie, sprawdźcie pomówienie. Sobie grupkę, sprawdźcie sobie to, dołączcie. Okej, dla mnie to jest kolejne pomówienie. Chciałbym ale tylko uświadomić, że pan Natan Marcoń swoim kontentem, który tworzy, nagrabił sobie u bardzo dużo ludzi. I bardzo dużo ludzi, myślę, że chciałoby tylko zrobić mu krzywdę. Są od pana Adriana. Nie, właśnie nie. W jaki sposób to stwierdzasz? Bardzo łatwy. Jaki? Po blachach rejestracyjnych. Po blachach rejestracyjnych? Tak, samochodu. I z kim są... Konkrety, bo mamy ale to wyjaśnić, ale dlaczego mówić o konkretach? No bo jesteś na przesłuchaniu. I ryzykować życiem. Ryzykować życiem, czyli pana kolejne Adriana. Pierdolenie i pomówienie. Ja chcę powiedzieć, że ja nie biorę udziału w żadnym zbieraniu brudów, ja ci mogę jedną rzecz pokazać tylko na backstage, że aż te brudy dawno mam, nic nie wpierdalam, bo mam cię gdzieś, ty żyj ze ja swoim życiem i jemu nigdy tego nie puściłem, ty se zobaczysz, nic się nie wpierdalam nikomu w brudy. A ja mówiłem o konferencjach. I kurwa... No i brawa. I jebcie się, kurwa, brawa. Wszyscy. Dziękuję. Dzięki za wyjaśnienie sytuacji, Amadi. Dziękuję. Ej. Dziękujemy za... Szacunek. Czyli jak zwykle udowodnione kolejne pomówienia, tak. Dziękuję. Dobra. Prosiłbym o następnego shota. Nie tak, brutalnie. Jaki prostak. Jak jest taka możliwość o wyciszaniu tutaj osobnikowi mikrofonu, gdy pan tylko Adrian leci shot, to jest dosłownie rządzi na 3-4 sekundy, gdy tylko leci shot, potem oczywiście może dobrze być kombajn. Żeby nie był, poproszę, shot grozi ludziom. Shot grozi ludziom nożem. Grozi ludziom nożem. Tak. Okej. Okay. Dobra. Polon Adriana, który krzywdzi ludzi, grozi nożem, nasyła na innych ludzi, a... Tak jest. Tak. Czy są jakieś na to dowody, że Adrian komukolwiek grozi nożem? Tak. Słucham. Proszę je przedstawić. Nie mam tutaj wysłanek. Proszę odpalić sobie shota na YouTubie. Jakiego shota? Z Patrykosem na przykład. Patrykosem i Adrian tam grozi nożem. Mówi, że pod niego nożem. Okej. Okay. Powiedzenie w emocjach. Potwierdzenie okay również na Cage'u z udziałem pana Natana Marconia, że tak, może groziłem nożem. Okej, okay. Uwaga, teraz tak.
powiedzenie, że się coś zrobi, jakiegoś czynu pod wpływem emocji, to jest duża różnica niż jak, tak jak tutaj zostało powiedziane na tym szocie, fizycznie grożenie komuś nożem. Czy pan Adrian kiedykolwiek wyciągnął nóż i przyłożył komuś do gardła? Owszem. Czy pan Adrian kiedykolwiek latał gdzieś z nożem fizycznie? Owszem. Tak? Są na to dowody? Owszem. Są na to dowody? Proszę przedstawić. Tak. Ale dlaczego mam... Jest pani prawniczką, ale... tak tłumaczy tak, swoje... Jest znaczy, pani swojego i klienta, taka tak? sprawa trafia do prokuratury, a nie do pana policjanta. Ale jest właśnie ten... Jakiegoś wykorzystania. Panie sierżancie, jeśli ja się mogę wtrącić, no to ja uważam, że wiesz, grożenie nawet pod wpływem emocji... Oczywiście, to może tak. być odebrane jako tak, grożenie, nie? Aczkolwiek, mimo wszystko, nie było tam żadnego noża. Nie było fizycznie wyjętego żadnego noża, tak jak przedstawił to pan Narcoń. Był nóż słowny. Słowny, ale fizycznie nie. Czyli tak więc grożenie komuś... Czyli mówienie na przykład o gwałcie, że kogoś się gwałciło, to też nie jest jakby gwałt, bo nie ma dowodów, że to się zrobiło, no, nie ma nagrania, mi się, tylko... że mówienie, a zrobienie, aha, jest to duża różnica. W taki sposób gramy, okay. Z tego, co wiem, pan Adrian jutro na okay. pewno pana mocno zgwałci. Okay. Ale ja wiem, że pan Adrian lubi dobrze. Chłopców. Lecimy i dalej. I też na to są uważam, bardzo... Uważam, że teraz, pierdolenie, nie? Uwaga, teraz będzie bardzo ciekawy shot. Prosiłbym teraz wszystkich o skupienie, oho. Również panią. Dziękuję. Lecimy z shotem narkotyki. Narkotyki. Tak, prosiłbym, żeby tu było wszystko dobrze, fajnie słyszalne. Pomogę? Może pan przytrzymać. Oczywiście, mogę przytrzymać. Super. Pan lubi trzymać pałeczkę. Oczywiście, że tak. Nie walki, jak mówiłem. I czemu też... Adrian jest tak rozjuszony? Jaki? Rozjuszony, taki wiesz, no energia od niego po prostu... No cały czas tutaj... Wiesz co, wbija do ciebie. Skutki ubocznych narkotyków. Tak, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nie rozumiałem, co powiedział. Narkotyki. Skutki ubocznych narkotyków. Ale nie powiedział tak. Powiedział. Wiem o Adrianie jakby więcej niż myślę, on sam o sobie czasami wie. No. Jeżeli Adrian nie ma czyste sumienie, to... Ale... Okej, okay, więc tak. Zrozumiałem to słowo na filmie. Jakbyś, jakby pani nie mówiła... Mogłem całe nagranie... Oczywiście, całe że nagranie. Tak, podeślemy mail. No nie, ja. Poproszę problemu. Teraz. Okej, okay, teraz... To pomówienie w takim razie. Pan policjant pomawia kobietę i mojego klienta. Oczywiście, nie ma problemu, dostarczy mu... Oczywiście wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nie, i tak, ja nie usłyszałem pan... nic. O, dobrze, tak jak powiedziałem, dostarczymy. Bez tutaj cenzury. Dobrze, dziękuję. W pełni, nie ma problemu. Proszę, więc tak, teraz. Chciałbym... Ja mam teraz pokazywać dowody, to czemu ale pan... Ale pani jest tylko zwykłą przecież to prawniczką. Dlaczego mam pani dawać dowody? Ja? Zwykłą prawniczką? Tak. Kamie? Ja? Do kobiety, tak? Która czekaj, naprawdę czekaj. Ciężko pracuje? Kurwa, czekaj. Do kobiety, która ciężko pracuje, zwykłą prosiłbym prawniczką? Się, żeby pani się uspokoiła, bo będę musiał użyć paralizatora. Kobiety? Będę musiał kobietę? Użyć paralizatora. Siadaj. Kobietę. Okej. Okay. Pan naprawdę jest bezczelny. Siadajcie, lecimy kurwa, dalej. Siadajcie. Lecimy dobra. Dalej. On nie uderzy nie kobiety. Da się sprowokować. Nie uderzy. Czy kobiety. Lecimy dalej. Więc tak, słuchajcie. Pan Nathan Marcoń powiedział w tym szocie, że Adrian Polański pod przebraniem za Jokera zażywał narkotyki. I teraz mam tutaj pewną propozycję. Jeżeli Nathan Marcoń był taki pewny i daje słowo, że jest tego pewny, że Adrian brał wtedy narkotyki, co powiemy o zakład? Adrian podda się poddaniu krwi pod komisją i sprawdzimy, czy był pod wpływem narkotyków na poniedziałkowej konferencji. Jeżeli tak nie było... Poniedziałek nie ma konferencji. Na poniedziałkowej, byłej poniedziałkowej konferencji. Jeżeli tak nie było, Adrian daje 10 tysięcy dla Natana, jeżeli tak było, jeżeli tak nie było, Natan płaci 10 tysięcy dla Adriana. Co ty na to? Przyjdzie Natan i porozmawiamy. Nie, nie, nie. Tak, nie, jestem prawniczką Natana. Właśnie, pani go reprezentuje, zgadza się pani? Ale nie mogę odpowiedzieć. Czyli kolejne pomówienie. Ale nie. Kolejne pomówienie. Ja uważam, że powinien to sobie rozwiązać Natan i Adrian. I on to rozwiąże. Myślę, że to jest kolejne pomówienie. Ale nie wystawię, ale... Ze strony Ja na pewno się zapytam Natana i Adriana, tak. Nie? I panie reprezentancie, pana Polańskiego, dobrze. Chcę powiedzieć, że są różne środki, które nie są wykrywalne. Te, które pan stosował? Tak. Których się tak pan bał? Tak. Okej. Okay. Tak. Stąd wiem. Ja jako prawniczka, bo Natan nie zażywał środków tych. Okej. Okay. Przetestowałam te środki, robiłam bardzo dużo testów, badań, nie polecam, musi być nie pani, są wykrywalne. Musi być pani grzeczna, bo będę raził. Więc o kobietę? Tak. Więc lubi dobra, tak wracamy do naszego materiału dowodowego. Poprosiłbym shot wykorzystywanie chłopców. Oj, to będzie dobre. Shot wykorzystywanie chłopców. Tak jest. Czekaj, kurwa, bo jest zalaliście. Przepraszam, ale sprowokował mnie. Rozumiem, rozumiem. Pani Bernadetto, mężczyzną, ja pani Bernadetto, rozumiem tu. Ja nie mówię, nie żartowałem, mogę sprawdzić chłopców, których wykorzystał Adrian.
Ale słucham, dlaczego shot jest tak przycięty? Czy są jakiekolwiek dowody, gdzie Adrian... Ale dlaczego shot trwa 2 sekundy? Czy są jakiekolwiek dowody, gdzie Adrian... Tak, ale dlaczego shot jest przycięty? Dobrze, to prosiłbym teraz o dowód... Ale dowód. Dlaczego teraz? A pan też nie daje teraz dowodu. Ale zaraz, no bo i pani jest teraz tutaj na przesłuchaniu, tak? Ale film tak? będzie w te... Film ale niedługo. Jaki film tego filmu nie ma? Ten sam film, który I miał wypuścić niedługo. Amadeusz Ale dlaczego pan miesza mnie oraz Natana okay, z Amadeuszem? Okej, dobrze, to, zaznaczam to jako kolejne pomówienie. Pan myśli, że zmanipuluje 12-latków? Ja rozumiem, to jako że kolejne tak to działa, pomówienie, ale... klasycznie, dobrze. Pomówienie, prosiłbym. Bo nie mam teraz dobrze. W tym momencie dowodów pani, na pana, ponieważ pani są schowane w materiale pani wideo. Pani po prostu nie przygotowałam. Panowie, poczekajcie. Bo nie miałam zamiaru, to jest w materiale. Ja sprawy takie rozwiązuję na policji. No, a ja bym chciał, żeby to sobie wyjaśnili Natan i Adrian. Więc zdynamizujmy to. Ja bym chciał, żeby tutaj pojawili się Natan i Adrian. Idę po Natana w takim razie. Dobrze, ja w takim razie pójdę po Adriana. Dobrze. Zobaczymy, czy będzie Natan i Adrian, bo na razie pani prawnik i pan sierżant była performensik, nie? Typowy performensik, rozumiem, ale tutaj pora przejść do mięsa. Do mięsa, moi drodzy. Sponsorem tego programu oczywiście jest BetClick, oficjalny bukmacher, który jako jedyny oferuje zakłady na te gale. Pobierz już teraz aplikację na betclick.pl i załóż konto z kodem FAME, z którym możesz liczyć na zwrot stawki aż do 200 zł w formie freebetu. Dodatkowo WKGIG, SFD, GBS, kodem FAME 25, 25% zniżki na cały asortyment na GBS.pl. Gym Water, HotPay, Pitbull, partnerami jest Greenbox, Pyszna Fabryka, StormCloud, Ubezpieczenia Grodzki, MML, patronami medialnymi jest Radio SK i SK Rock. Ja wiem. Jo. Dobrze, więc czekamy na Adriana i na Natana i postaramy się z nich wyciągnąć, co tak naprawdę mają do siebie i jak ten konflikt wygląda od środka. Oczywiście po tym face-to-face będzie jeszcze jeden face-to-face prowadzony przez Huberta Mściwujewskiego, w którym będzie Sylwester Wardęga, Wojciech Gola, Tomek Olejnik oraz Sebastian Fabiański. Co, są już jacyś panowie gotowi? Polaczyna albo Nathaniel? No takiego face-to-face'a to jeszcze nie było, moi drodzy, nie? Oho, dobra, mamy Natana. Moją koszulkę to może mi już podrzucić, nie? Ale mogę też tak. A niech sobie nie pierdolnie, niech nie pierdolnie. Mamy Natana i mamy Adriana. Powitajcie ich bardzo serdecznie, brawami. O. O. Dobrze, chłopaki, były dowody. Były tutaj. A ja to mam w filmie, ja nie będę przestać tego przy ludziach teraz. Prawnicze, ja to rozumiem. Będzie materiał, Adrian, ja ale patrz, Adrian, jeżeli nie masz się czego bać, ale... możesz spać spokojnie i nie bój się o nic. I do sądu to jest nie pozwij. Budowanie kontentu, kurwa. Pozwij nie do sądu, tego. Adrian, nie masz się czego bać, pozwij nie do sądu, wygrasz nie mam, sprawę. Po prostu po co pierdoli, że cokolwiek pozwij masz. Pozwij nie do sądu, okej? Okay? Okej, okay, dobrze. Pozwij nie do sądu, nie miałeś, Adrian, nie miałeś argumentacji na żadne z pomówień. Dobrze, Adrian, dobra, posłuchaj mnie. Byłeś taki pewny, że zażywałem narkotyki na poniedziałkowej konferencji. Jesteś ze mną się w stanie założyć o 10 tysięcy złotych? Nie jestem. No, pytanie, czyli nie jesteś? Nie, nie jestem, bo są też dopalacze, które nie wychodzą. Są te... Co? Dopalacze są, które nie wychodzą? Są dopalacze, które nie wychodzą w takich badaniach. Nie wiedzisz, że brałem dopalacze, tak? Tak uważam. Dobrze, czy jesteś w stanie założyć się ze mną, że zrobimy test? Ale rozumiesz, że one nie wyjdą. A skąd wiesz, brałeś? Tak. A, no, chyba, że tak. Okay. Chyba, że tak, próbowałem. Stąd, że brałem, tak? Tak. Ale powiedziałeś, że brałem narkotyki, nie dopalacze. Narkotyki to nie też są dopalacze. Nie, narkotyki to nie są dopalacze. Okej, okay, czyli dobra. Pomówienie. Pan Adrian jest, Polański nie, brał jak dopalacze. Zwykle, chłopaki, kolejne, jest nie? Gadka. Robicie test, czy nie robicie? Zgadza się na test? Znaczy ja mogę zrobić, że ja nie brałem nic. Ale nie, czy zgadzasz się na test? Ale nie, bo kurwa, po pierwsze, jest to pupilek federacji, który może wszystko. Zaraz kurwa zaraz do tego podepną, przejdę, zaraz ale... kurwa sami siebie, żeby go wybielić, zaraz moim do tego zdaniem. Przejdę. Ja chcę dlatego... krótko ucinać. Okay. Robisz test, czy nie robisz testu? Nie, i uargumentowałem to dlaczego. Dobra, przechodzimy do pytania do ciebie, Natan. Ty w wiezie Oli Florczak powiedziałeś, że możesz przyprowadzić chłopców, który wykorzystał Adrian argumentując to, że jego zapędy są prawdziwe i pokazałeś screena, gdzie Adi całuje Wojtka Golę na wejściu. Z tym screenem to był oczywiście żart, ale tak, są na to dowody i zgłosił się do mnie chłopak, z którym Adrian po prostu odbył stosunek. Dobrze. Imię, nazwisko?
Powiedziałeś, że przeprowadzisz. Słuchajcie, 100 tysięcy znaczy, osób, żeby imię, nazwisko tej osoby. Ale powiedziałeś, że przeprowadzisz tę osobę. Na powiedziałem, szacie. Że mogę przeprowadzić. No to nie powiesz imienia i nazwiska? Nie, ta osoba chce być anonimowa, chce to złożyć ale do sądu. Ale powiedziałeś, że ją przeprowadzisz. Stary, nie każdy się ujawnia ze swoją orientacją. Ty też na przykład to teraz nie ukrywasz. Pierdolę. Dobra, czyli tak, bo chcę mieć to świadomie czysto na karmerze. Uważasz, że wykorzystywałem jakichkolwiek chłopców, tak? Uprawialiście seks. Uważasz, że uprawiałem seks z kim? Z kim? Z chłopcem. Tak uważasz, tak? Ale nie nieletnim. Nieważne, uważasz tak, że... Z chłopakiem, tak będę mówić, bo źle brzmi chłopcem. Dobrze, z chłopakiem. Chciałem, żeby to po prostu było fajnie. Tak, okay. Z chłopakiem. Okej. Okay. Dobra, no Nathan tak uważa, przechodzimy dalej. Są na to bardzo duże dowody, ale to wiesz, to nie jest wstyd. To nie jest wstyd. Popieram cię, walczę za ciebie, popieram. Wiem, byłeś moim Tajlandii. Zdaniem, tolerujmy wiem, homoseksualistów, wszyscy o tym wiedzą. Hetero, byłeś biseksualistów. W udowodniłeś brawa to. Dla biseksualistów, LGBT! Wypierdalaj. Tolerancja. Brak tolerancji. Dobrze. Dobra. Ja bym prosił o spokój. Bardzo nietolerancyjni jesteście. Adi, ja bym chciał od początku tego konfliktu zacząć, bo oj, on się zaczął od aferek. Od aferek z typu... Nie, nie, nie. To, słuchaj, to się już zaczęło. Dasz mi koszulkę, mi zimno. On się zaczęło dużo wcześniej generalnie. On wyjechał sobie gdzieś z Amadeuszem na jakiegoś do Teneryfy. Nie wiem, gdzie on tam wleciał. On już tam zaczął mnie zaczepiać, wiesz, naśpał się czegoś. Masz dowody na to? Nie, dopalacze brałeś. Masz dowody na to? Nie mam dowodów. Nie masz dowodów? Czyli pomówienie. Czyli pomawiać. Wystarczy popatrzeć na twoje zachowanie. Polański nazwisko zobowiązuje. Tak jest, dokładnie. Więc tak, i od tamtej pory zaczął mnie zaczepiać, ignorowałem go. Na końcu przyszło do aferek, no i wiesz, no i za dużo sobie pozwolił. Ale ty mnie zaprosiłeś na after w Tajlandii. Właśnie a propos tych aferek, bo później na konferencji Nathan wspominał, że on ma właśnie zakaz gadania pewnych rzeczy w swoim kontrakcie i jeśli ty faktycznie czegoś zakazywałeś, to dlaczego? Słuchaj, w kontrakcie nie masz żadnych zakazów, a jeżeli ma, to niech pokaże. Słuchaj mnie, oficjalnie jest powiedziane, tak jak już był wcześniej robiony statement, nie ma wpierdalania osób bliskich, osób postronnych. To jest poza tym moralność człowieka. Po co wpierdalać osoby postronne w jakikolwiek konflikt, wpierdalać, gadać coś o rodzinie. I dla mnie to jest, mi na przykład osobiście się to totalnie nie mieści w głowie, wiesz, żeby kiedykolwiek wpierdolić jakąkolwiek rodzinę w czyjś konflikt. My mamy konflikt, wyzywamy się, mamy do siebie problem. Okej, niech to zostanie między nami, ale po co wpierdalać osoby postronne, tym bardziej coś tak delikatnego, czym jest rodzina. Ja staram się swoją rodzinę trzymać z daleka od mojej pracy, od tego wszystkiego. No, uważam, że to, co zrobił, jest nieeleganckie, niedżentelmeńskie i tyle. I tego się trzymam. Uważam, że przesadził i za to jutro dostanie wpierdol. Dobra, to czekaj, to ja mam pytanie, ale to, bo kurwa, ty też podeszłeś mówi... do mamy Nathana. Tak. Podczas tak. Face to face'a, który miałeś z Gregiem. Tak jest. I Nathan tam powiedział, oko że... za oko, ząb za ząb. Nie, to było kłamstwo. Że to, i ty dobrze że tak. O tym wiesz, że to było kłamstwo. Dlaczego moje zdjęcie mojej mamy jest właśnie z tego miejsca? Ale ja nie robiłem żadnego zdjęcia twojej mamy, chłopie. Okay. Ja nawet do rodziców Amadeusza do dziś podchodzę i mówię, dzień dobry, wiesz, i rękę nie gadajmy o rodzinie, wiesz dlaczego? Bo chłopie. I tak już dostałem karę, pomimo, że nie ma tego w kontrakcie. Ale posłuchaj, ale dobrze, ja o tym gadam. Ale wiesz dobrze, okay, bo sam do mnie napisałeś... Zaraz dostanę drugą karę, ale, trzecią, pomimo właśnie, że nie ma tego w kontrakcie. Ale sam do mnie napisałeś nawet potem wiadomość, że oj, chyba słyszałeś jakieś żebyśmy głupoty. Pogadali, nie chciałeś tego przegadać. Ale co mam z tobą gadać? Obrażasz moją rodzinę, mam z tobą żebyś gadać? Się wytłumaczył chłopie, z tego, posłuchaj, co zrobiłeś. Się tym, Huber, nie wytłumaczyłeś się tym, no to teraz mam okazję, to ci powiem. Okay. Podszedłem do twojej mamy... Powiedziałem jej, dzień dobry, podałem jej rękę. A skąd wiedziałeś, że to moja mama? Bo powiedzieli mi chłopaki, że Turski powiedział już mi dwa tygodnie wcześniej, że byłeś na programie z mamą. Czemu Turski coś takiego mówi? Bo rozmawialiśmy na twój temat po prostu, że przyszedłeś z mamą. I czyli Maciek Turski mówi Adrianowi Polakowi, gdzie chodzę z mamą, rozmawialiśmy z mamą? Po prostu na twój temat, że przyszedłeś z mamą na Facebooku. Czemu na mój temat w ogóle rozmawialiśmy? A dlaczego nie, bo ty rozmawiasz na mój temat, tak się zdarza, ludzie o sobie rozmawiają. Na przykład obrażałeś mnie na twój temat. Dobrze, wróćmy do meritum, okej? Okay? No, ale gadałeś z innymi. Właśnie. Osobami na temat Adiego. Właśnie. Ja mam w sumie o to pytanie. Ja chciałem tylko powiedzieć, co no. Ja zrobiłem. Podszedłem do twojej mamy, powiedziałem dzień dobry, powiedziała dzień dobry. Ja mówię, pani jest pani mamą Nathana, powiedziała tak. Mówię, i słowo jeden do jeden jak było. Mówię, tak pani ładnie z oczu patrzy, a pani syn takie głupoty wygaduje. Powiedziała mi, nie chcę się na ten temat wypowiadać. Powiedziałem, rozumiem. Do widzenia i poszedłem. I to mogę kurwa dać sobie uciąć rękę, żeby było tak jeden do jeden. I nie powiedziałem nic o twojej okay. Mamie, nie chciałem twojego adresu. Według ciebie wyglądała powiem ta więcej. Poczekaj, daj mi dokończyć, powiem więcej. Rozmawiałem o tym z Rafałem Pasterniakiem i chciał zadzwonić do twojej mamy. Poprosił numer do niej i nie chciałeś podać tego potem numeru. Potem powiedział, żeśmy przegadali my to ze sobą, między sobą. No. A jak wyglądała według ciebie ta konwersacja? Nie,
Wiesz, co jest najlepsze? Że stałaś się teraz dosłownie w takim momencie, tak manipulujesz. Dlaczego? Przysięgam ci, kurwa, na swoje życie, że tak było. I zamknij pysy, jak chcę. Ej, odzywaj się, ale ty nie odzywaj się tak do mnie, bo nie podnoszę na ciebie głosu. Ale nie podnoszę na ciebie głosu. Czekaj, poczekaj, niech teraz... Ale ty, kurwa, Adi, poczekaj, kurwa, mać. Dobra, koniec. Chuj. Adi, kurwa, Adi. Pana, puść mnie, do kurwy. Czekaj. Spokój. Adi, Nathan, jutro macie walkę. Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć to zestawienie, to kupujcie pay-per-view. Już jutro Gala Fame Reborn, na którym odbędzie się to zestawienie. Chłopaki, koniec, bo jutro macie walkę. To jest... Nathan, spokój. Spokój, ja mam spokój, jak on mi zajebał. I ty też, Adi, kurwa. Jutro macie walkę. I chuj, idę dalej. Nathan, ty masz... Nie, ja chcę coś powiedzieć, ale nie mikrofon, no dobra. Chcę coś powiedzieć. Nie, przerywamy wszystko. Ja chcę coś powiedzieć, jedną rzecz, dla mnie to jest żenujące. Masz. Chuj. Ja o tym powiem, dla mnie to jest chuj żenujące i nie będę się dał, kurwa, pluć w pysk. Okej, fajnie. Dowiedziałem się, że w kontrakcie jest zakaz mówienia słowa Beatrice i o matce Adriana. Dobra, mówię, że jest zakaz, a dostałem karę za to. To dlaczego zostałem w błąd wprowadzony, powiedz? Dobrze, moi drodzy, ten konflikt jutro będzie rozwiązywany w klatce na gali Fame Reborn. Kupujcie pay-per-view, jeśli chcecie zobaczyć ten pojedynek, a ja za chwileczkę zaproszę was na face-to-face'a kolejnego. Przepraszam, kurwa, ciśnienie mi wytrzymało, jak patrzę na Ritego Cfela. Posłuchajcie, popatrzcie teraz na mnie wszyscy, bo chcę wam coś powiedzieć. Kurwa, nieważne co się dzieje, nigdy nie wpierdala się osób postronnych, szczególnie takich jak rodzina w konflikty. Popatrzcie na mnie, przysięgam, dopóki kurwa bije moje serce, dopóki płynie krew w moich żyłach, jutro złapię tą szmatę, tak go kurwę uszkodzę, że nigdy nie zawalczy. Śmieć pierdolony, przysięgam wam, kurwa. Dobra, dzięki za oglądanie tego face to face'a, już za chwilę podwójny face to face, Tomka Olejnika, Sebastiana Fabiańskiego, Sylwestra Wardęgi oraz Wojtka Goli. Czas na chwilę przerwy.